Witam wszystkich w samochodzie Audi A6 model C5. Pokażę, jak zdemontować tutaj te elementy wokół tunela, czyli radio, panel klimatyzacji, popielniczkę, ewentualnie tutaj osłonę tą wokół dźwigni, zmiany biegów. Później przejdziemy do tunelu, podłokietnika i z tyłu popielniczki. Czyli tak, może rozpoczynając tutaj od góry, nawet włącznie z tym panelem tutaj pomiędzy tymi przyciskami, żeby ten panel zdemontować, on jest tylko i wyłącznie na wcisk, czyli jego podważymy, ale najlepiej, żeby ten panel zdemontować, to mieć zdemontowane radio, ponieważ tutaj od tej strony po prostu będziemy mogli to sprawnie podważyć, a jak będziemy robili to, że tak powiem, tutaj gdzieś w narożnikach, to możemy ukruszyć tak, jak zresztą tutaj to jest ukruszone, bo już, proszę bardzo, już ktoś próbował, że tak powiem, to wcześniej robić, także tu już jest, jak widać, ukruszone. Także mówię, nie tutaj, tylko podważamy pod radio. A żeby zdemontować radio, wkładamy tutaj specjalne takie blaszki demontażowe, 4 sztuki, 1, 2, 3, 4, które uwolnią nam, o, tutaj te znajdujące się zatrzaski z tyłu. Czyli jak wszystkie 4 włożymy, radio nam się wysunie. Z tyłu, wiadomo, uwalniamy z radia wszystkie wtyczki i radio mamy całkowicie na zewnątrz. Także temat radia mamy opracowany. Panel, no logiczne jest, że ja tutaj muszę częściowo mieć te sprawy podemontowane, bo inaczej było mi ciężko cokolwiek wytłumaczyć, ale żeby zdemontować ten panel klimatyzacji, który znajduje się tutaj w tym otworze, czyli w ten sposób jest zamontowany, odkręcamy, ale to dopiero mówię, po wyciągnięciu radia, odkręcamy tutaj dwie śrubki, które się znajdują, jedna i druga, na kluczyk 8, to jest takie coś, odkręcamy je, po czym od tyłu pchamy panelem i go wyciągamy. Z tyłu są kostki, tak jak widać, 6 sztuk, dwie po bokach do... Znaczy kostki. Kostek będzie tyle w zależności od tego, jakie będziemy mieli funkcje na panelu. Jeżeli nie będziemy mieli funkcji podgrzewania foteli, no to tych kostek do grzania foteli logiczne, że nie będzie. W każdym razie odpinamy wszystkie kostki, które się znajdują z tyłu panela i panel mamy całkowicie wyciągnięty. Żeby zdemontować popielniczkę, która się znajduje pod panelem, w ten sposób ona jest zamontowana, najlepiej jak najpierw ściągniemy w pierwszej kolejności tutaj ten element, który osłonę dźwigni zmiany biegów i panel ten tutaj pod osłoną. Panel to dokładnie jest przymocowane tak. Tutaj widzimy dwa takie bolce na tyle panela. Ja popielniczkę może ściągnę, żeby to lepiej było widoczne. One, te bolce, wchodzą tutaj w tym miejscu. Proszę bardzo, tam wchodzą bolce. Na środku panela, tu, w tym miejscu, tutaj jak widać ten bolec jeden, ten bolec drugi, zapina się w tej chwili, ja ich nie mam tutaj, tych takich blaszanych, że tak powiem, gniazd zapinek, ale tutaj one są normalnie. Tutaj jest jedno, tutaj jest drugie i to jest tu wpięte. I tu, tak jak widać, te dwa elementy zapinają się tutaj w tą blaszkę. Jest zapięte. Jak tutaj podłożymy od tej strony ten cały panel, to on zacznie nam odchodzić do góry. Kawałek nam odejdzie do góry, wypnie się jakby z tych zaczepów, po czym ciągniemy go do siebie. I panel mamy zdemontowany. Teraz tak, żeby tą popielniczkę wyciągnąć, ona jest zatrzaśnięta. Tutaj mamy dwa zatrzaski, jeden i drugi. Jak ona jest zatrzaśnięta, to te zatrzaski uwalniamy, ale od tej strony naciskamy jeden, naciskamy drugi. On nieco nam puści. I powolutku tak samo wysuwamy ten cały element. Tutaj też te blaszki musimy podważyć, bo przez ten próg ta blaszka musi po prostu nam puścić. Czyli te dwa klipsy, jeden klips, drugi klips i te blaszki i cała popielniczka nam się wysunie w ten sposób. Oczywiście z tyłu popielniczki mamy gniazdo do zapalniczki, które uwalniamy, żeby całkowicie popielniczki się pozbyć na zewnątrz. Mamy popielniczkę wyciągniętą. Teraz tak. Na przykład, jakby ktoś miał problem z sterownikiem airbag, który się znajduje, tak jak tam pokazuję palcem, on jest przykręcony na 3 śrubki, tutaj widać dwie i tam w głębi jest trzecia. Nie jesteśmy w stanie go zdemontować w zasadzie tak w tym stanie, jak teraz widzimy, czyli po wyciągnięciu panela i popielniczki, ponieważ będą nam przeszkadzać panele powietrzne, które się tutaj znajdują w samochodzie, jeden i drugi. Tych paneli też nie ściągniemy, dopóki nie zdemontujemy całej tej konsoli tutaj, tej środkowej. Także no, nie jestem w stanie teraz tego omówić, ponieważ no, za bardzo by to zagmartwało, że tak powiem, cały temat. Ale tak, żeby zdemontować tamten moduł sterujący sterownik airbagu główny, to musimy pozbyć się tego tunelu. Ale przechodzimy dalej, mówię, na temat tego tunelu w tej chwili akurat nie będę mówił nic. Teraz tak, żeby
zdemontować, no powiedzmy, zacznijmy od na przykład demontażu podłokietnika. Z tyłu mamy nadmuch powietrza, tak jak widać, z zapalniczką. Ja przejdę do tyłu, żeby to sprawniej pokazać. Teraz tak, ten cały panel nadmuchu i z popielniczką jest wciśnięty tutaj na wcisk, na zatrzaski, czyli nie ma nigdzie żadnej śrubki, tylko i wyłącznie na zasadzie podważenia i delikatnego pociągnięcia go do siebie spowodujemy, że on nam się wypnie. Po wypięciu tego panela, jak widać, jest tutaj tak, jeden przewód, znaczy przewód, wiązka przewodu, jedna to jest odpowiadająca za podświetlenie pokrętła regulacyjnego kratkami, a drugi to jest, wiadomo, zapalniczka. Wypinamy to. Jak to będziemy mieli wypięte, podłokietnik ogólnie trzyma się tylko i wyłącznie na jednej śrubce 13. Żeby go wydobyć z samochodu, uwalniamy jedną śrubkę 13, a ta śrubka 13 będzie widoczna dopiero wówczas, jak zdemontujemy ten tutaj oto widoczny. Ja tak jedną ręką mam problem z jego zdemontowaniem, ale to jest kanał powietrzny, który doprowadza nam powietrze na tył, ale śrubka, która się znajduje tam, widać, tutaj ta nakrętka. Po uwolnieniu tej nakrętki, tak jak tam pokazuję palcem w głębi, całkowicie spowodujemy, że podłokietnik nam, no będziemy mogli go zdemontować do góry, jego się ściąga. Jeżeli mamy w podłokietniku telefon, to musimy oczywiście wypiąć kostkę z telefonu, która się znajduje tutaj obok. Także jeżeli mamy telefon, to tą kostkę wypinamy, jeżeli telefonu nie mamy w podłokietniku, to tylko i wyłącznie ta śrubka, całkowicie podłokietnik jest na zewnątrz i możemy go, nie wiem, czy wymienić, czy naprawić, czy coś z nim zrobić. Najlepiej, mówię, przed demontażem podłokietnika, żeby był dobry dostęp do tamtej śrubki, pozbyć się tego tutaj tunelu powietrznego, jego wypinamy. Teraz jedną ręką ciężko tak wypiąć, ale ogólnie on się daje wypiąć. Żeby dostać się do czujnika hamulca ręcznego, on znajduje się tutaj w tym miejscu, tak jak widać, ja pokazuję palcem, tu ruszam i on jest również za tym tunelem powietrznym, czyli nie zdemontujemy go, zanim nie pozbędziemy się tego tunelu. Wtedy będziemy mieli dobry dostęp, on jest przymocowany, ciężko mi teraz tak pokazać, ale on jest przymocowany na jednym takim zaczepie z boku, także tam on jest jest umocowany i mówię, jeżeli będziemy mieli z nim jakiekolwiek problemy, to jego tutaj możemy zdemontować i tu go diagnozować na zewnątrz. Żeby zdemontować już całkowicie ten tunel, tutaj ten co widzimy, środkowy, to musimy tak, tutaj z tyłu, jak będziemy mieli już wyciągnięte do podłokietnika, podłokietnik oczywiście bezwzględnie musimy się go pozbyć, odkręcamy tutaj tą trzynastkę, tą co widać, tą. Tej nie ruszamy w ogóle, ta jest niepotrzebna, ale tą, w związku z tym, że tak jak widać, ta trzynastka, znaczy na kluczyk trzynastkę nakrętka przytrzymuje nam plastik, który trzyma bezpośrednio, który jest elementem, można powiedzieć, tunelu środkowego, czyli ta tutaj trzynastka. Teraz tak, nie mając już podłokietnika i mając odkręconą tamtą nakrętkę, kolejnymi rzeczami, jakie musimy zdemontować, to jest tak. To podważamy ten cały element, to jest regulacja lusterek, podważamy go do góry, jak go wypniemy, on się daje wypiąć, kostkę, wiadomo, wypinamy, odkładamy na zewnątrz. Tutaj są dwie śrubki, tak jak widać, jedna i druga, na kluczyku 8, odkręcamy te śrubki. Tutaj tego nie musimy ruszać, jeżeli mamy taki schowek, powiedzmy mini, ale jeżeli tutaj mamy sterownik do komputera samochodowego, bo też takowe są wersje tutaj, które mają sterownik, to tak samo, podważamy go do góry, tak jak ten element od lusterka i wypinamy później kostkę z tego, żeby, wiadomo, tunel później nam nie odejdzie, bo będzie na przewodzie się trzymał. Teraz tak, żeby wypiąć, zdemontować w ogóle te poszczególne elementy tunelu środkowego, to tak, proszę bardzo, ten element drewniany, bądź w innych wersjach nie musi być to drewno podobne, tylko mogą być jakieś takie elementy plastikowe, trzyma się na dwóch zaczepach, tak jak widać. Jeden, drugi, trzeci, ten akurat tutaj uniósł się do góry, on powinien tak naprawdę zostać, także powinno się go tutaj wyczepić, wpiąć i później, to jest po prostu wpięte, czyli po podważeniu tutaj z tej strony, to całkowicie nam odejdzie do góry, tak? Jeżeli mamy oczywiście taką potrzebę, bo jeżeli nie będziemy mieli potrzeby tego demontażu tego, no to nie musimy tego ruszać. Ja mówię, ja pokazuję poszczególne elementy, ale tam każdy sobie dostosuje, co potrzebuje
wypiąć. Żeby zdemontować ten element tutaj drewniany, tą pokrywkę, tutaj wypinamy, czyli tutaj mocniej pociągamy do góry, on jest w tym miejscu pod spodem jakby na zapięty i wysuwamy, da się to wysunąć na takich, tam są takie dwa elementy boczne plastikowe, ale to wysuwamy tak, że to nam wyjdzie. Po wypięciu tego to pociągniemy i to całkowicie będziemy mieli zdemontowane. Teraz tak, tutaj to korytko, nie zdemontujemy tego w tej chwili, tylko zanim ściągniemy to korytko, musimy pozbyć się tutaj tego elementu. Tapicerki. Ja już powiem tapicerki, bo u mnie jest drewno, ale w innym przypadku, tak jak powiedziałem, może to być po prostu plastik. Także tego elementu się pozbywamy, a ten element jest tylko i wyłącznie również na tego typu klipsach zamontowany. Tam bodajże jest 6 tych klipsów. Jak nie będziemy mieli podłokietnika, ciągniemy to do góry, on odskakuje nam od tych klipsów i mamy wówczas dostęp do tego, żeby zdemontować to korytko. Bo korytko nie zdemontujemy wcześniej, ponieważ to korytko jest pod tym elementem tutaj jeszcze tam wsunięte. O, tak jak mój palec tu jest pokazany, z tym, że pod tym jest wsunięte. Czyli tego jak nie mamy, to wówczas podnosimy całkowicie to i to nam się wypnie. To. Jeżeli mamy telefon, tutaj również możemy mieć gniazdko do telefonu, tak jak tutaj jest to zrobione. Tak samo wypinamy to gniazdko, oddzielamy po prostu sprawy elektryczne od korytka. Wówczas to korytko całkowicie możemy odsunąć na zewnątrz. Pod tym korytkiem jest taka sama śrubka, jak tutaj te dwie. Trzecia i tą śrubkę również musimy odkręcić. Pod korytkiem ona się znajduje. Możemy również, zdaje się, że do tej śrubki dojść. Pewnie nie jestem, lepiej to korytko demontować, ale pod tym panelem tutaj, dołem tej tapicerki, to też możemy w tej chwili z tej pozycji wyciągnąć. Po prostu delikatnie podważamy jakimś cieniutkim drucikiem i ciągniemy ten element do góry. On pokaże nam tam między innymi z tego, co kojarzę, tą śrubkę. Ale jeżeli to dno nie pokaże śrubki, to ściągamy bezwzględnie, bo i tak będziemy musieli zdemontować to, ten cały element, ponieważ mówię, jeżeli tutaj jest to na przewodzie, to ten przewód będzie nam później uniemożliwiał demontaż całego tunela. Także jeżeli chodzi o śruby i jako takie mocowania, to po tym, jeżeli będziemy mieli zdemontowane to, co powiedziałem, to już ten tunel będzie całkowicie wolny i pozostanie nam tylko i wyłącznie podniesienie go do góry. Ręcznie będziemy musieli mieć w pozycji całkowicie maksymalnie zaciągniętej do góry, dlatego że wówczas ten tunel będziemy mogli sprawnie tutaj nadręcznym wypiąć, można powiedzieć, czy go ściągnąć. Pod tym, ogólnie rzecz biorąc, tunelem na przykład znajduje się centralka, jeżeli ktoś posiada telefonu, i to też nie we wszystkich modelach Audi, tylko wybranych. Jeżeli szukamy takowej centralki, to w zasadzie my ją zidentyfikujemy, podnosząc ten właśnie tutaj panel, tą podłogę tego schowka, powinna być już widoczna ta centralka. Ona jest czerwonego koloru. Jeżeli tam jest jakiś element taki czerwonego koloru, to w zasadzie mamy pewność, że centralka telefoniczna w naszym samochodzie jest właśnie tutaj, pod tym tunelem. Wówczas faktycznie to wyciągnięcie tunelu ma sens. Chyba że tam mamy jakieś inne potrzeby dojścia do tych elementów pod tunelem, także też wówczas to co powiedziałem, to spowoduje, że ten tunel będziemy mogli całkowicie się jego pozbyć. Co tu jeszcze? Tak, tutaj już omówiłem ten tył, popielniczkę, także to. Jeszcze wcześniej wprawdzie dałem już film dotyczący, gdzie znajduje się moduł telefoniczny w samochodzie Audi. Także on jest, mówię, tutaj jest jedno miejsce na tunelu, drugie miejsce to jest tam gdzie pokazuję dosłownie. Tak jak widać, tam dosłownie za tapicerką, tam jest drugie miejsce, gdzie ewentualnie może się znajdować moduł telefoniczny. Żeby dostać się w ogóle tam do tego miejsca, tak jak teraz tam pokazuję, to musimy zdemontować całe korytko schowka, cały ten element schowka bocznego. Prosta sprawa, bodajże cztery śrubki, tak jak widać, tutaj jest jedna, tutaj jest druga. Po otworzeniu schowka na górze też są bodajże dwie, o ile dobrze pamiętam, tutaj śrubek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć śrubek, tak jak tutaj widać, te elementy. No, te dwie takie, te dwie śrubki, to są tu, do tego plastiku. Musimy go uwolnić, dlatego że bez odkręcenia tej bocznej tapicerki, co tutaj pokazuję, później nie dostaniemy się wykładziny, nie jesteśmy w stanie odchylić na tyle, żeby dostać się do modułu. Czyli ta tapicerka musi być rozkręcona, musimy ją wypiąć, tak jak tutaj widać, żeby była szansa na odchylenie tej tapicerki w ogóle, nie?
No, czyli tak, tak to wygląda. Przy okazji oczywiście, jeżeli ktoś ma jakikolwiek tutaj problem w tej materii, tak jak widać tutaj, to odkręcenie tego schowka spowoduje, że będziemy mieli takie elementy. Tutaj są zawory akurat do otwierania klap elektryczne. To są do tematu klimatyzacji nawiewu, nadmuchu. Tutaj jest, zdaje się, rezystor dmuchawy. To, co ja tutaj teraz podłączam, to jak jeżeli nam dmuchawa nie funkcjonuje na wszystkich biegach, to jest rezystor dmuchawy, który wymienimy też po ściągnięciu całego stosu. Tutaj mamy wentylator dmuchawy, także jeżeli mamy uszkodzony wentylator, że w ogóle on nie funkcjonuje na żadnym biegu, to również mamy do niego dostęp poprzez demontaż schowka. Trzyma się on na trzech śrubkach, tak jak widać, plus kostka elektryczna wysuwa nam się całkowicie wentylator, tak? Także tak to wygląda. No w zasadzie tutaj nic więcej nie ma, także no z takich podstaw to co powiedziałem, to jest wszystko. Dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu.